Powracamy do newralgicznego skrzyżowania ulic Braci Gutmanów z ulicą Krakowską, na którym notorycznie dochodzi do stłuczek i wypadków. Od pewnego czasu na ulicy Braci Gutmanów przy samym skrzyżowaniu widać namalowane trójkąty, sugerujące konieczność ustąpienia pierwszeństwa przejazdu. No nie może dochodzić do sytuacji, kiedy jeden znak kierowcy mówi co innego, a drugi dokładnie co innego, więc no nie jest to w porządku moim zdaniem. Tak jak powiedziałem wcześniej, ideą oznakowania jest to, żeby znaki poziome uzupełniały znaki pionowe. Może to wprowadzać w błąd kierowców. Na nasze uwagi MZDM odpowiada, że to szukanie dziury w całym. To, że są pozostałości oznakowania poziomego na jezdni, to jest szukanie dziury w całym? Ja mam zdjęcie. Oczywiście, że tak. Dlatego rozumiem, że Państwo zauważyliście po dwóch latach sytuację, która generalnie rzut drąży jest znak. Ale ja nie muszę oglądać zdjęć. Ale Pana to jest niewidoczne? Trójkąty? Trójkąty prawdopodobnie były wcześniej zamalowane, ale farba zeszła. Tymczasem, jak informują znaki, ulica Braci Gutmanów jest drogą z pierwszeństwem przejazdu. Tym samym kierowcy są wprowadzani w błąd. Zapytaliśmy rzecznik prasową Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów, czy MZDIM zamierza usunąć oznakowanie poziome, aby kierowcy mieli jasność, kto w tym miejscu ma pierwszeństwo przejazdu. Rzecznik MZDIM Emilia Tura odpowiedziała, że nasza uwaga jest szukaniem dziury w całym. Odpisała na pytania. Właściwe oznakowanie jest widoczne, a to, co jest zbędne, jest usunięte na tyle, na ile była potrzeba. Poza tym oznakowanie pionowe jest tak wyeksponowane, że szukanie problemu jest szukaniem dziury w całym. MZDIM wydał wiele pieniędzy na dodatkowe oznakowanie, ale zapomniał o usunięciu starego, które wprowadza w błąd. Odpowiedź została Państwu udzielona. Oznakowanie zdaniem MZDIM jest zrobione w sposób właściwy. Państwo macie prawo do innej oceny i to jest Państwo prawo. Otrzymaliście Państwo odpowiedź od rzecznika, ja ją w pełni popieram. I tyle. Natomiast zdanie rzeczniczki potwierdza dyrektor MZDIM Paweł Bednarek, który przyjmując nas na korytarzu stwierdził, że skrzyżowanie jest oznakowane prawidłowo i nie należy go zmieniać. Nie uważam, że wprowadzić błąd, natomiast jeżeli ktoś chce szukać rzeczywiście dziury w całym, to tutaj na tym skrzyżowaniu, w tym oznakowaniu, w 100 innych miejscach, miasta, tego innego można szukać. Rafał Kaptur, instruktor nauki jazdy, bez wątpliwości stwierdził, że skrzyżowanie jest źle oznakowane, bowiem znaki poziome wykluczają się z pionowymi. No, zgodnie z przepisami znak pionowy wyraża co innego, a znak poziome wyraża co innego. Sytuacja jest dosyć nietypowa, bo oznakowanie pionowe mówi o kierowcy, że ma pierwszeństwo, a znak poziomy mówi, że musi ustąpić pierwszeństwa. W takim przypadku powinno się usunąć znak poziomy, ze względu na to, że po osi jezdni widać, że domyślnie ta droga ma być z pierwszeństwem i ten znak poziomy jest tutaj zupełnie niepotrzebny w tym miejscu. Dyrektor MZDIM Paweł Bednarek stwierdził jednak, że nie można tego zrobić. Widział Pan przekreślane znaki malowane? To zamalować to, to jest problem? Na biało, na czerwono, na fioletowo. Jak się okazuje, sposobów na zamalowanie takiego oznakowania jest całkiem sporo. Technologiami dostępnymi przy usuwaniu znaków, czyli poprzez powtórne zamalowanie tych znaków, najlepiej byłoby je sfrezować, bo wtedy mamy trwałe usunięcie tych znaków, ewentualnie użyć żółtej farby w celu przekreślenia tego oznakowania poziomego. Czy w przypadku nieprawidłowego oznakowania odpowiedzialność za kolizję i życie uczestników ruchu drogowego spadać będzie na zarządcę drogi? Pojawia się więc pytanie, co w przypadku, gdy kierowca poruszający się ulicą Krakowską w kierunku stadionu zauważy namalowane trójkąty i sugerując się zasadą prawej ręki wymusi pierwszeństwo przejazdu na pojeździe jadącym ulicą Braci Gutmanów? Wówczas ciężko interpretować taką sytuację. O Państwa opinię na ten temat prosimy w komentarzach na stronie jaw.pl.